Witam z tej strony Fornal TV. Sorry, że nagrywam tą część filmu później, no niestety z pewnych powodów, z mojego niedopatrzenia trochę. I ogólnie miałem do spróbowania dwa dania z Sultan Kebab w Siedlcach. Sultan Grill and Kebab. Miałem do spróbowania dwa dania, Sultan Sis Kebab i Doner Kebab. I teraz pokrótce będę opowiadał na temat obydwu dań. Pierwsze danie to było Sultan Sis Kebab. Było to siekane mięso baranio-wołowe, przyprawione imbirem, cebulką i innymi. Z grillowanymi warzywami i dodatkami to danie było ogólnie bardzo ładnie to danie podane na takim szerokim talerzu i zobaczycie to na przebitce. Cóż mogę więcej powiedzieć, bardzo dobre mięso. To baranie wołowe, czuć było przypiekane na grillu. Czuć było ten węgiel drzewny w tym mięsie i to taki fajny aromacik się unosił. Przyjemnie się to jadło. Czuć, że to robi naprawdę, że znali się na tym i robili to z sercem. A przechodząc do drugiego dania, to tam było siekane mięso z kurczaka. Tam nie było warzyw grillowanych, tam były podane z surówkami i też z dodatkami. Zobaczycie fajnie takie na przebitce, jak to wygląda. To podsumowując te obydwa dania, to najlepiej według mnie wypadło, w sensie obydwa fajnie wypadły, ale najbardziej do gustu mi przypadło to pierwsze danie, Sultan Sis Kebab, bo był ten aromat tego węgla, podpiekanego mięta na węglu, te grillowane warzywka bardzo zajebiście to wyglądało i też smakowało zarówno. Jest to takie typowo, nie chcę skłamać jakiego kraju danie, to najwyżej, no tureckie chyba. Podsumowując, jestem bardzo zadowolony z wizyty w tym lokalu. Zjadłem naprawdę bardzo dobre dwa dania. Jestem mile zaskoczony, że zostałem tak ugoszczony razem z moim kierowcą, operatorem Dawidem i gościem na vlogu wluzowany Sebastianem, który mam nadzieję, na którym już zobaczyliście, że był na jednym z moich odcinków w Siedlcach w pewnej pizzerii. Kończąc ten odcinek, pozdrawiam ludzi z Discorda, Cinka, Cząstka i innych kolegów. Pozdrawiam ekipę meczową, osoby, która mnie ostatnio na Discordzie prosiła o pozdrowienia. Przepraszam, zapomniałem twój nick, niestety. Teraz wiem, że to głupio wygląda, no ale pozdrawiam cię. Pamiętałem o tobie, jak prosiłeś. Pozdrawiam też drużynę FC Czuby, drużynę od mistrza Zbigniewa, z Felina. Mam nadzieję, że kiedyś zdobędziecie wielkie puchary Ligi Mistrzów, czy tam Ligi Europy. Oczywiście mówiąc to żartem. I cóż, piszcie propozycje lokali w komentarzu, które mógłbym odwiedzić według was. Piszcie pytania do kolejnego Q&A, który za jakiś dłuższy czas będę nagrywał. No i cóż, mogę wam życzyć miłej niedzieli, smacznej kawusi, wiadomo kogo, wiadomo co. I żebyście byli szczęśliwi w gronie rodzinnym i mile tą niedzielę spędzili razem z rodziną. Pozdrawiam, cześć.